Potwory i piraci. C'è un tesoro laggiù in un'isola lontana. Chi lo trova la sfida vincerà. Tanti pezzi per una mappa misteriosa. Chi li trova per primo arriverà. Mille un abile capitano con coraggio ci guiderà. Ma c'è Linda col suo veliero che ogni volta lo sfiderà. È un'avventura fatta per te, mari, orizzonti inesplorati. Tanti amici qui troverai e viaggeranno con te. Mostri e pirati. Porta in mondi misteriosi, grotte buie e buffi mostri incontrerai. Ma alla fine, fra mille trappole e tranelli, il tesoro con noi conquisterai. Divertiamoci tutti insieme, i pirati sono qui per noi. Dai, buttiamoci all'arrembaggio, sempre amici si vincerà. È un'avventura fatta per te, orizzonti inesplorati. Tanti amici qui troverai. Zemsta Espadona. Mostri e pirati. To wspaniale wrócić znowu w progi Akademii. Profesor Montego nas zaprosił. Przecież nie mogliśmy mu odmówić. Kiedy opuszczaliśmy szkołę, byliśmy świeżo upieczonymi piratami, a wracamy jako doświadczeni żeglarze, którzy przeżyli mnóstwo przygód. Tak, wiele się zdarzyło od czasu, gdy pierwszy raz weszliśmy na pokład. Wiele i wszystko było wspaniałe. Ziemia na horyzoncie! Ziemia! Do roboty, bo nie zdążymy! Mam nadzieję, że macie w bagażu niemało opowieści, bo nasi studenci chcą wam zadać pytań co niemiara. Co najbardziej jest potrzebne piratowi? Bystry wzrok i wolna głowa. Więc wyrzuć ten kapelusz. Czy w trudnych sytuacjach dziewczyny nie przeszkadzają? Zechcesz powtórzyć pytanie? Dlaczego mnie nikt o nic nie pyta? Mógłbym wam opowiedzieć o wielkim rekinie, który prawie... Podziękujmy naszym gościom. Pamiętajcie, uczcie się pilnie, a też zdacie egzaminy z taką brawurą jak oni. Zapraszam do mego gabinetu. Mam dla was nowe zadanie. Czy słyszeliście kiedyś o Bula Bula? To wojownicy z koralowego archipelagu. Nigdy dotąd nie spotkaliśmy ich. Ponoć słyną z wielkiej siły i odwagi. Od wieków corocznie przemierzają ocean. Stąd do świątyni tęczowej ryby. Tędy, w dół poza Zieloną Wyspę. Raz w roku Bula Bula w podzięce za hojność natury składają ofiary tęczowej rybie. Dotychczas ich statki omijały pirackie gniazdo, ale tym razem będą naszymi gośćmi. Naprawdę? Razem z królem Bula podróżuje jego córka Lula. W tym roku ona będzie otwierać wrota świątyni. Więc król zdecydował się zatrzymać tutaj, by podróż jej nie wyczerpała. Księżniczka! Na powitanie chciałbym, żebyście przygotowali specjalny pokaz dla niej. Co wy na to? Jeśli trzeba olśnić księżniczkę, jestem gotowy. Wiedziałem, że mogę na was liczyć. Bierzcie się do roboty. Bula Bula przybędzie już jutro. Pokaz? Słowo daję, nie mogłeś trzymać języka za zębami i jesteśmy piratami, nie cyrkowcami. Czemu nie pokazać czegoś, co potrafią robić piraci? Możemy zademonstrować akrobatyczne sztuczki. Fuj, król nie może jeść z takich brudnych talerzy.
Co to jest? Szoruj jeszcze raz. Mają się błyszczeć, jasne? Nie zniosę tego. Ja, Pedrito Espadon, niegdyś przełożony tej szkoły, czym zasłużyłem sobie na takie traktowanie? Naraziłeś się Filipowi i tym porządnisiom z Aurory, tak samo jak my. Te bachory przynoszą wstyd pirackiemu fachowi. Tacy mili, tacy uczciwi, tacy porządni. Ale nadejdzie czas zemsty. Mam pomysł, który pogrąży załogę Aurory, a nam przyniesie tyle bogactwa, że odzyskamy wolność. Całkiem dobrze im idzie, prawda? Powinni w to wkładać więcej entuzjazmu. Teraz potrójne salto. Szybciej, Pablo, bo nigdy nie oczaruję księżniczki. Naprawdę na to liczysz? O tak. Lula oszaleje na moim punkcie i nie dalej jak za rok będę księciem piratów. Jeśli wasza wysokość pozwoli, zrobię sobie przerwę na przekąskę. Przez te ćwiczenia zgłodniałem jak wilk. Pachnie nieźle, to chyba coś pysznego. Skórka nakrapiana, aromat dojrzałego owocu. Co ja widzę? Aż tyle? To mój szczęśliwy dzień. Pyszne. Zimne nagle poczułem się śpiący. Bula przybywają! Czas ruszać. Będą tutaj lada moment. Wspaniale! Wszystko gotowe. Mój tort rzuci ich na kolana. Ale co z moim tortem? Co z moim arcydziełem? Gdzie są papuszki? Jak może być tort niespodzianka bez papużek w środku? Zaraz je włożymy. Dobrze, bo kiedy król Bula przekroi tort i ze środka nie wylecą piękne, kolorowe ptaszki, przemielę was na pasztet. Uwierz mi, będzie niespodzianka. Gdzie się podział Pablo? Król Bula! Wasza królewska mość, w imieniu całej Akademii witam w pirackim gnieździe. To wielki zaszczyt dla nas. Tak, wiem. Skromnie, ale z godnością postaracie się nas przyjąć. To są ci słynni Bula Bula, tacy mali? Mali, ale śmiali. Nikt nie będzie żartował z Bula Bula. Nie rób mu krzywdy, papciu. Jest taki śmieszny. Masz szczęście. Podziękuj mojej córce, Wesołku. To jest księżniczka? Muszę powiedzieć, że... Zaszczyt cię poznać, wasza wysokość. Wysokość? Naśmiewasz się z mojej córki, zuchwalcze? Chcę, żebyś mnie natychmiast rozśmieszył. No już! Nie jestem klaunem. Powiedziałam, że chcę się śmiać, słyszysz? Chcę się śmiać, 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 śmiać! Prosimy do stołu. Uczniowie przygotowali występ, który na pewno was rozbawi. Lepiej, żeby tak było. Kiedy się zacznie przedstawienie? Czekamy tylko na twój sygnał, księżniczko. Bardzo dobrze, niech się zaczyna. Już! Teraz nasz numer. Gdzie jest Pablo? Szukaliśmy go już wszędzie. Jakby zapadł się pod ziemię.
mnie. Spokojnie, zaufaj mi. Wyleciał mi z ręki, ale nie szkodzi. Przedstawienie musi trwać. Wspaniale, jeszcze! A teraz wielki finał. Wnieście tor. Tutaj bliżej. Pan Pulpet, nasz kuchmistrz, przygotował dla was nadzwyczajny wypiek. Imponujący. To nie są moje papuszki. Zaraz, on wygląda jak... Czekaj, Pablo, stój! Rozpłynął się w powietrzu, a z nim księżniczka. Zniknęła? Nie rozumiem, jak to się mogło stać? Nasz przyjaciel... Znalazł się w tarapatach. Macie znaleźć księżniczkę i przyprowadzić tę małpę. Kara za tę zniewagę będzie naprawdę okrutna. Wersja polska, Masterfilm. Reżyseria Agata Gawrońska-Bauman. Dialogi Elżbieta Jerzewska. Dźwięk Sebastian Horogowski. Montaż Gabriela Turant-Wiśniewska. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fijałkowska. Wystąpili Artur Pątek, Cezary Kwieciński, Ryszard Olesiński, Agnieszka Feilhauer, Agnieszka Kunikowska, Jacek Wolszczak, Wojciech Machnicki, Julia Kołakowska, Dariusz Błażejewski i inni. Linda Kolsu.